Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w moim kolejnym holu. Holu nie było dość dawno na moim kanale. Zbierałam dla Was trochę rzeczy, żeby dzisiaj właśnie przyjść i się tym z Wami podzielić. Kategorie przeróżne, ciuchy, jakieś nawet buty, torebki, kosmetyki i tak dalej. To może co, zacznę od ciuchów, od sukienek, a później przejdziemy do kosmetyków. To zacznę od rzeczy, którą mam na sobie. Będę miała, słuchajcie, dwa t-shirty kupione stacjonarnie i to mogą być różne sklepy czy butiki, takie duże. Ja akurat ten t-shirt mam z takiego chińskiego jak gdyby marketu, chociaż w tym markecie tak naprawdę większość ciuchów jest jednak nie z Chin, ale tak po prostu potocznie mówi się tutaj na ten właśnie sklep. To jest pierwsza taka koszulka bawełniana, bardzo fajnie, z bardzo fajnym elastanem. Ja teraz lubię bluzki czy sukienki nawet z elastanem, dlatego że one się fajnie dopasowują do ciała, wiecie o co chodzi, kształty ciała nabierają takie jak ma ciało, czyli nigdzie, wiecie, nic tam nie odstaje. Druga koszulka, t-shirt, aha, i ta koszulka kosztowała 30 zł. A bardzo mi się w ogóle podoba, mam ostatnio obsesję na wszystko, co ma tutaj taką koronkę przy buzi, bardzo, bardzo mi się to podoba. I drugi t-shirt, to było, nie wiem czy to miało rozmiar, czy nie miało. Druga koszulka to teraz też bardzo modny pomarańcz w tym sezonie. I tutaj mamy pomarańcz z taką panderką, jakiś tutaj złoty napis. Też bardzo fajne, w ogóle fajne, fajne jakościowo są. I to jest L na XL i ta kosztowała 25 zł. Także widzicie, duża, ładna, pomarańczowa, taki właśnie sobie t-shircik. I ostatni t-shircik jest z Pepco, jest, słuchajcie, biały, pomimo że ja, jak wiecie lub nie wiecie, jak mnie oglądacie, nie przypadam za białymi rzeczami, ale tutaj bardzo spodobał mi się print, zobaczcie, teraz ten motyw też kwiatów, bloom, właśnie on też jest bardzo taki popularny, bardzo mi się to podoba, a nie ma tego efektu tak na czarnej koszulce, jak na białej. To był standardowy t-shirt z takim dekoltem jak tutaj, czyli taki, wiecie, po prostu, o. Ale bardzo źle się czułam aż z tą bielą tutaj blisko przy twarzy i dlatego sobie wycięłam w taką łódkę po prostu, żeby mieć bardziej to opadające na ramiona. No i wiecie, w Pepco te bluzki są po 10 zł, także i rozmiar był chyba jakiś tam XL czy coś takiego, także dla tego printu pięknego, kwiatowego właśnie kupiłam tą koszulkę, ona jest wygnieciona bez prosto z prania. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o taką jednoczęściową, to jest spódnica. Też pewnie żeście widziały, to będzie raziło, bo to jest taki neon. To jest materiał ten prążkowy i powiem szczerze, że średnio przypadam chyba za tym prążkiem, tylko że on jest taki dość gruby i taki nie jest za przyjemny. Ale te spódnice też wszędzie się pojawiały. To jest rozmiar uniwersalny. Ja mam go akurat, tą spódnicę akurat ze sklepu Fashionata. To jest taka po prostu z bardzo wysokim stanem spódnica lub bardzo długa. No i dla mnie teraz, wiecie, tak na brzuch tutaj, żeby sobie pod brzuch założyć, nawet do środka włożyć właśnie tego typu bluzeczkę, trampki i tyle, gotowe. Także bardzo rażąca, aż kolor mi się tutaj wszędzie pozmieniały, jak ją pokazałam. Ja Wam te rzeczy, które będę mogła, w sumie to podlinkuję. No te kupione stacjonarnie to nie, ale to będę mogła Wam podlinkować, jeżeli jeszcze będzie. Ok, kolejne rzeczy to jest sukienka, którą bardzo długo szukałam. Mówię, to jest sukienka, którą zamawiałam sobie na głównie na sesję ciążową, ale ja w niej pójdę chyba też właśnie na wesele, dlatego że bardzo fajnie wygląda i to jest sukienka z AliExpress. Kosztowała mnie chyba coś około 60 zł z wysyłką. Ona tak opada na ramiona, widzicie, ma takie kopertowy dekolt. Jest po prostu długa, dopasowana. Ona nawet teraz to jest bardzo długa, wiecie, jak to są takie suknie do sesji, że one wręcz leżą na ziemi, do chodzenia nie za bardzo. Ale ja już teraz jestem po sesji, także będę mogła sobie ją po prostu dać do krawcowej i skrócić do takiej długości, żeby dla mnie była taką sukienką maxi. Także to jest ta sukienka z AliExpress. Kolejne sukienki. To taka, tą sukienkę, słuchajcie, zamawiałam pod tak właśnie baby shower, trochę pod Wielkanoc. Przepiękna też i wydaje mi się, że w ogóle będzie świetna na wakacje.
dlatego że ona jest po prostu taka mgiełka, tylko tak cieniutki materiał. Jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutki, że będzie fajnie się sprawdzała właśnie na lato, czy będę już po porodzie, to też będzie fajnie, bo ona jest tutaj taka luźniejsza. I ta sukienka jest z Candy TM, bo dostałam od Was po moim baby shower, po tam Get Ready bardzo dużo pytań na temat właśnie tej sukienki. I sukienka jest ze sklepu Candy TM i to jest też rozmiar uniwersalny. Ona jest tutaj, widzicie, z gumeczką odcinana, bardziej tak pod biustę, ona ma wyżej właśnie to odcięcie. Dlatego na to teraz dużo zwracam uwagę, czy odcięcia są bezpośrednio pod biustem, czy są w pasie, bo jak są w pasie, no to niestety ona wtedy robi mi się krótsza, tu się zbiera zbyt dużo materiału i wtedy tak jest słabo, a ta jest bardziej pod biustem, taki ma właśnie rękawek i wiem, że występuje jeszcze w kolorze czarnym. I tu od razu pod spodem, to była taka, no wiecie, zwykła sukienka, a tutaj też z tego sklepu Fashionata. Kupiłam sobie po prostu taką habrową, mam w ogóle teraz obsesję na punkcie fuksji i habru. Naprawdę, to są dwa kolory, które strasznie mi się teraz na wiosnę podobają. I to już jest sukienka typowo ciążowa, widzicie, ona ma tutaj taki materiał na brzuszek. Też z myślą o świętach, może jeszcze o weselu sobie ją właśnie kupiłam, też Wam ją podlinkuję. Have a nice day, ale ona jest w jakimś takim, chyba ona występuje w dwóch rozmiarach, to jest oczywiście ten większy. Taka po prostu dopasowana przed samo kolanko sukieneczka ciążowa. To tyle, jeżeli chodzi o sukienki. I teraz będą okrycia. Świetnym dla mnie, słuchajcie, rozwiązaniem jest płaszczyk taki kopertowo-szlafrokowy w kolorze. Zastanawiałam się, czy wziąć fuksję, czy wziąć... Wiecie co, strasznie wariuje mi tutaj oświetlenie. Po prostu strasznie. Mnie tworzy jakąś taką pomarańczową, przez to, że jest jasno z tyłu. To bardzo mnie przyciemnia po prostu. Bardzo mnie to już denerwuje, ale mam tutaj wszystko poukładane i nie chcę się stąd przenosić. Płaszczyki. To jest, słuchajcie, sam flausz. Wykonano jest z samego flauszu, pod spodem nic nie ma, ale jest ciepły, tak, bo on aż tak nie przepuszcza powietrza. No i wiecie, takie właśnie szlafrokowe płaszczyki są super, bo mogę je nosić teraz w ciąży, dlatego że one mają tutaj bardzo dużo materiału do okrycia się, że się cała okrywam, związuje i jest ok. I na pewno jak już urodzę, to też, bo to jest taki, wiecie, rozmiar uniwersalny, także... Także właśnie spoko. Ja akurat kupiłam ten płaszczyk na takiej grupie sprzedażowej na Facebooku. Ale widziałam, że one są na pewno na Allegro, w niektórych sklepach internetowych możecie je znaleźć. One są bardzo tanie, bo kosztują 50 zł. Także też nieduży wydatek, nawet jeżeli on się będzie właśnie mechacił, a mi się już trochę zaczyna, widzicie, tutaj mechacić przy kieszeniach, zabrakło mi słowa. I kolejna kurtka, musztardowa tym razem. Wklejałam Wam zdjęcie, kurtka jest z Sinsay. Mój rozmiar to jest rozmiar L. One są z takiego... Jaki to jest materiał? Nie wiem, ale taki, one są też cienkie, dość cienkie. Ten materiał jest tylko taki, o, bez żadnych podszewek. One chyba w Sinsay kosztują około 90 zł. Ja bym tu może spojrzała na to, jaki jest to materiał. Prać w pralce. No, tu jest skład. No tu jest po prostu poliester. Napisane, że jest to poliester i elastan. No i ona rzeczywiście jest taka nadciągająca się. Po prostu ramoneska. Po prostu taka musztardowa ramoneska. Dobra, dalej przejdziemy po prostu już po kolei co tutaj mam. Może moje zakupy z CCC. Torebka, to skorzystałam, jak były jakieś te, wiecie, akcje rabatowe w gazetach, to właśnie skorzystałam i kupiłam taką torebeczkę i słuchajcie, ona też występuje cała w kolorze habrowym, przepiękna. Nie wiedziałam, na którą się zdecydować, ale ta jest bardziej taka neutralna, widzicie, tutaj mamy srebrne, złote, białe, szare, ja uwielbiam takie połączenia kolorystyczne, fajne właśnie na wiosnę, lato. Szczerze to tak, jest pakowna, ale dla mnie mogłaby być trochę objętościowo większa. Ta moja taka w kolorze zieleni zgniłej jest większa. No i jest fajniejsza. Ta jest naprawdę pojemna, bo ona jest po prostu, widzicie, w tą stronę gruba, że tu się sporo mieści. Są dwie duże przegródki, plus do tego jeszcze kieszonki w środku, także jest pakowna. Ale tak jak mówię, mogłaby być dla mnie większa. I tutaj mamy taki paseczek srebrny.
No i złoty, czyli bardzo dużo kolorów do tego można założyć, jest bardzo przez to uniwersalna. I buty w CCC. Początkowo wybrałam espadrille, ale później jednak stwierdziłam, że espadrille są takimi butami, które w podbiciu są dość ciasne, a boję się, że wiecie, będą mi puchły stopy i tak dalej. No i je oddałam i wymieniłam sobie na trampki. Chodziłam już w tych trampkach, czekały trochę na ten haul, ale się nie doczekały. Takie po prostu białe i właśnie tutaj pokryte takim srebrnym jak gdyby folią, bo one nie są po całości, albo takie popryskane tylko sprayem, że to nie jest takie pełne krycie tego srebrnego koloru. Moje są w rozmiarze 38, takie o po prostu. A cenę Wam powiem, jeżeli pewnie będzie na pudełku. 59,99 kosztowały właśnie te trampki. Dobra, dalej. Przechodzimy. To może zaraz. Bielizna. Bielizna, tutaj akurat mamy szlafroczek. Znalazłam bardzo fajną w ogóle markę Unikat. Jest to w ogóle marka, która tutaj jest niedaleko mnie, bo są ze Szczecina. I tutaj mam szlafroczek. Przepiękny. Ja w ogóle teraz jestem oszalana na tego typu szlafroczkach z takiego materiału. Tutaj akurat mam taki motyw, widzicie, kwiatowy. On jest opisany jako kolor szary. Dla mnie jest to taki błękit, chociaż zależy od światła. W tym zimnym tutaj świetle może jest bardziej właśnie szary. To taki przepiękny, to jest wiskoza. Taki właśnie, to nie jest taki ten taki świecący atłas, bo tego jak gdyby nie chciałam, tylko właśnie taki właśnie wiskozowy szlafroczek i na pewno kupię sobie więcej. Do tej pory miałam same takie te grube, takie polarowe jak gdyby szlafroki. A teraz właśnie istaczam się w takie, są w ogóle, ja mam tutaj rozmiar, wzięłam XL, także też super sprawdza mi się teraz naprawdę. No i na lato też jest o wiele wygodniejszy taki szlafrok, tak? To tu mamy ten, nie wiem czy tu jest jakiś napisany model, jak to się nazywa. Tak, szlafrok Chica, po prostu przez CH, jasny szary. To mamy tą rzecz. No i druga rzecz, słuchajcie, piżamki. Jestem, tak jak Wam mówiłam, na punkcie koronek. I tutaj właśnie jest taka koszula nocna, tutaj z taką koroneczką. No jest cudowna, jest cudowna. Przemiła. Tutaj mam rozmiar też chyba XL. Tak mi się wydaje. I to jest, od razu Wam powiem, model. Diana się nazywa. A producent to jest Donna. Donna Diana. Aha, ceny nie podam, ja Wam podlinkuję, ale tak, ten szlafrok około stówki i ta koszula też około stówki. No plus do tego jeszcze widzicie piękne opakowanie, jeżeli chciałybyście komuś wypodarować, albo chciałybyście dostać od swoich mężów taką właśnie bieliznę, to jest to przepięknie opakowane. No i tu w środku znajduje się przemiły. Wiecie, czarny to tutaj nie będzie za bardzo widać w kamerze, jak to wygląda, dlatego pokazałam Wam właśnie na obrazku początkowym, jak to wygląda, ale ja lubię, jak rzeczy są ładnie, wiecie co, opakowane. Dla mnie to ma jakieś tam znaczenie. No i też już jak gdyby przechodzę właśnie bardziej w takie piżamy wszystkie z koronką i koszulowe, bo miałam do tej pory najwięcej piżam takich dwuczęściowych. Czyli koszulka i spodenki. A teraz, no wiadomo, teraz jest mi w ogóle wygodniej spać w koszulach i myślę, że już przy tym zostanę. To, dobra, tutaj akurat mam pod ręką, słuchajcie, to jest szczotka do masażu na sucho z Lulalove. Szczotka do masażu Tampico. 100% włókna z liści agawy. Poszeleszczę chwilę. Szeleszczę. No i dobra. I mamy tutaj taką szczotkę wykonaną tutaj z drewna. Tutaj są właśnie te liście agawy, tak? Liście? Włókna. Włókna z liści, no. Są dość sztywne. I czytałam opinię i słuchajcie, dziewczyny pisały, że to może boleć, ale ja Wam powiem, że nie, mnie na przykład nie boli. Ja głównie, do czego to służy? To jest dla kobiet naprawdę, myślę, że bardzo przydatny gadżet. Do masażu właśnie przede wszystkim, no właśnie do masażu takiego limfatycznego, czyli wszystko w kierunku serca. Ja kupiłam to, słuchajcie, z myślą o puchnących właśnie stopach i dłoniach, bo to ma właśnie w tym bardzo pomóc, na puchnące stopy i dłonie. Oczywiście przy okazji peelinguje, redukuje nam celulit, dlatego że poprzez takie tarcie, ja to czuję, ale to nie jest absolutnie bolesne. Bo nawet już leci mi po prostu sucha skóra, jak tak robię. I trochę mi się moje opalenie zdrapało.
to właśnie pobudza Wasze krążenie. Wręcz ja po tym masażu, ja głównie robię sobie go na nogi, tutaj w szczególności uda. To czuć po tym, jak to wszystko zaczyna pracować. Wejdźcie sobie na jakąkolwiek, bo myślę, że takich szczotek jest więcej. Ja po prostu wiedziałam, że Lulaloft ma taką szczotkę. Poczytajcie sobie opinie, zastosowanie, jak wiele właśnie ma to dobrych korzyści. To jest tak zwany masaż właśnie chiński, taki na sucho. To tu mamy szczotkę i szczotka kosztowała około 40 zł. Ok, to jak jesteśmy, to teraz pokażę Wam okulary przeciwsłoneczne lub z bryle, taką markę znalazłam na Instagramie. Okulary mają takie w cenach około 50-40 zł, ale przychodzi do Was chusteczka w zestawie, takie etui, takie etui. No, podoba mi się już u nich więcej okularów, ale no to wiecie, jakbym chciała więcej zamówić, to... I tu mamy model Samantha. Ja wybrałam kolor brązowy, po czym stwierdziłam, że jednak nie do końca podobają mi się cieniowane szkła. Że ja chyba wolę, kiedy jednak to szkło jest całe w kolorze, tak? Tutaj widzicie, jakie ma zdobienia z boku. No już mam kilka jak gdyby kolejnych upatrzonych ze zbliżającym się latem. Może pojawić się u mnie więcej okularów tej właśnie marki, dlatego że jestem bardzo zadowolona z ich wykonania. Z całej tej oprawy tutaj, jaka się znajduje. Także to na plus. Z takich jeszcze rzeczy pokażę Wam szczotkę do modelowania włosów. Mój teraz taki must have. Ja nagrałam dla Was osobno recenzję. Pokazałam, jak modelują się moje włosy z tym, jak bardzo fajnie ona na mnie działa. Także podlinkuję i tam też będziecie mogli dokładnie zobaczyć tą szczotkę, jak to wygląda. Dobra, to teraz, aha, jeszcze może przed kosmetykami pokażę Wam moje zamówienie z Many Lashes. Many Lashes, to jest, słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, rzęsy. Taki mamy właśnie sklep tutaj w Koszalinie. I powiem Wam, że wspominałam Wam we vlogu o tym, ale mają obecnie rzęsy w bardzo dobrej cenie. Dlatego, że kępki przynajmniej mają na takiej promocji, że standardowe są po 5 zł, a te Super Black mają po 10 zł. I to ja mam Super Black 10, a wszystkie inne są, czyli po kolei tam wziąłam 8, 9, 10 jest Super Black i 11 i 12. I do 12 chyba tylko brałam, albo do 11, nie, do 12 tylko brałam. Rzęsy bardzo fajnie mi się sprawdzają. Ja sobie teraz mam jakąś obsesję w ogóle na temat przyklejania sobie kępek. Także rzęsy bardzo fajnie mi się sprawują, ale jeżeli szukacie, chcecie zacząć swoją przygodę z nauką może klejenia takich kępek, no to wiecie, jeżeli macie paczkę po 5 zł, to warto spróbować po prostu tego, tak? Sobie poćwiczyć na takich właśnie kępkach, a kępki są dobrej jakości. Trochę takiej chemii, a potem przejdziemy, już mam zamówienia tylko z Sephory w sumie. Dwie odżywki do włosów. Tutaj mamy odżywkę z Marionu i to jest, słuchajcie, z 98% naturalnych składników, kokosowa. Pachnie, no bardzo ładnie, kokosem, ale jeżeli chodzi o moje włosy, to jest taka przeciętna, powiedziałabym Wam szczerze. Ona kosztuje chyba około 10 zł, natomiast to jest mój hit, o którym Wam już wspominałam. Te maski z Garnier Naturals, odżywcze, bananowa. No zapach jest też boski. No naprawdę przepiękna. Uwielbiam w ogóle te maski. Ją można zastosować na 3 różne sposoby. Czyli możecie nałożyć ją normalnie jak odżywkę i spłukać. Nałożyć jak maskę i zostawić na chwilę. Albo możecie też ją nałożyć i nie spłukiwać w niedużej ilości. I ja jak ją używam, to używam ją jako odżywkę, że zaraz ją spłukuję. A potem jeszcze niewielką ilość sobie nanoszę już na umyte tutaj tylko końce. Ja ją kupiłam w Rossmanie. Jej cena to jest chyba ponad... około może nawet 30 zł. Na promocji zdarza się około 20 ją właśnie wyhaczyć i ja wtedy ją właśnie kupuję. Dalej mamy tutaj kiedyś szampon do włosów, Gliskur. Kiedyś, powiem Wam szczerze, teraz wróciłam do tego Gliskura. Kiedyś go używałam, taką różową wersję. Nie byłam zadowolona, ale ten mnie teraz jakoś tak skusił wyglądem i w ogóle ja lubię, jak coś ładnie wygląda. Także właśnie taki szampon spory z Gliskura. Możecie pisać w ogóle, bo jakoś nie wiem, wyszłam z tematów jakichś takich rzeczy do włosów hitowych, także możecie pisać, co się używa. No i po prostu przy okazji zakupów
żel pod prysznic Fa. Uwielbiam jakieś takie nietypowe zapachy, czyli nie takie, wiecie, mleczne, które mają mleczną konsystencję, tylko właśnie jakieś takie bardziej przezroczyste z kolorem. Tutaj mamy watermelon, po prostu tylko watermelon chyba, tak? No, bardzo też wakacyjnie pachnie, chce się już wakacji, jak się czuje, takie właśnie zapachy. Okej, no to jest tutaj kilka moich zamówień właśnie z Sephory. To zaczniemy od tego, od tej strony. A jeszcze w Rossmanie wtedy przy okazji zakupów mgiełka właśnie z Bielendy. Ta złota, bardzo lubię, bardzo serdecznie polecam nawet sobie kupić wszystkie, bo są w fajnej cenie, a są bardzo fajne. Okej. Pierwsze zamówienie mamy tak. Pomadę do brwi Cabral. I to jest ta mini wersja. Ja mam, słuchajcie, kolor 4 i szczerze to nie jest za bardzo mój kolor, dlatego że on jest trochę za ciemny i za zimny dla mnie. Ja lubię coś bardziej ciepłego, także będę musiała sobie kupić jeszcze jeden kolorek. To jest, wiecie, wygląda jak normalna pomada, tylko jest w mini wersji po prostu. Fajna do podróżowania. I powiem Wam, że tutaj ten kolor nawet mi się podoba, bo on jest taki inny przez słoiczek, a już kiedy odkręcam, w środku jest jeszcze inny. Mój hit to są, słuchajcie, rozświetlacze w kremie z Becky. I tu też jest ta mniejsza wersja, te duże są dość drogie w butelce z pompką, bo kosztują około 150 zł, a tutaj macie mniejszą wersję w tubce za złotych 60 zł. Też fajnie się podróżuje z mniejszymi, a ja biorę takie właśnie kosmetyki też ze sobą. No i tak włożyłam, że nie mogę wyciągnąć. Ok, widzicie, taka pojemność. Kolor mój to jest opal, ja lubię ten kolor. Jest taki dość, uważam, uniwersalny. I bardzo lubię go nakładać jako bazę pod podkład, jako później, jeszcze kiedy mam twarz nieprzypudrowaną, to też, żeby sobie tutaj jakoś rozświetlić okolice. Uwielbiam te rozświetlacze właśnie w kremie z Becky. Są chyba najlepsze moim zdaniem. To. Dalej mamy kolejny zestaw z Becky. Tutaj mamy takie trio, tutaj mamy tak bazę, to jest taka nawilżająco rozświetlająca, błyszczyk do ust i rozświetlacz, też wszystko są małe wersje. I tak, rozświetlacz oczywiście uwielbiam, bo już mam, tylko teraz Wam chcę powiedzieć, jaki tutaj mam kolor, to jest Sipop. Sipop jest bardziej takim szampańskim, cieplejszym rozświetlaczem, ale też bardzo uniwersalny, też przepiękny. Tutaj mamy Sipop. Tutaj mamy właśnie tą bazę też w mini wersji. Ja kiedyś używałam, próbkę dostałam z tego i super mi się też sprawdzała. No i błyszczyk. Błyszczyk jest dla mnie dość ciemny, ale wiecie, fajny uważam zestaw. Nawet jakbyście miały komuś kupić na prezent, komuś, kto lubi po prostu makijaż, to bardzo fajny właśnie taki glow kit. Na Sephorze można go dostać. Dalej mamy tutaj paletkę z Zoewy Electric Eyes. To kupiłam ją, słuchajcie, pod wpływem takiego impulsu, że poszłam do Sephory i ona leżała i bardzo spodobały mi się jej kolory. Takie, dla mnie takie gotyckie, mroczne. No nie mam na pewno jeszcze czegoś takiego, także te dwa kolorki, ten bordo i ta zieleń bardzo, bardzo do mnie przemawia. W ogóle to są tutaj tylko trzy maty, a reszty to są kolory świecące. Także to jest ta paletka. Dalej, to co tutaj mamy, to jest tak, aha, jeszcze galaretka Farsali, słuchajcie. Galaretka Farsali i to jest też ta mniejsza wersja i ta mniejsza wersja występuje w dwóch kolorach. Rose Gold i druga jeszcze jest bardziej nawet różowawa. Ta jest bardziej złota, ale i tak powiem Wam, że jakoś mnie ona aż tak nie powala. Lubię bardziej chyba, nie wiem, te kropelki rozświetlające z Vee, bo tak mówiąc szczerze, ta ma dla mnie gdyby bardziej takie drobinki niż taki glass efekt. Ja lubię taki glass efekt. Ostatnia tutaj rzecz w tej torbie akurat to jest podkład. Podkład z Inglota, nowość, taki mocno kryjący. Ja mam kolor 14. Nagrywałam Wam test tego podkładu, także Wam podlinkuję. No i słuchajcie, ostatnie już zamówienie z Sephory. Tutaj jest tylko jedna rzecz. Tak. To jest paletka Riviera, czyli najnowsza paleta od Anastazji.
pokażę Wam ją, chociaż na pewno z tą będę chciała nagrać jakiś osobny film, bo tylko ją macałam, jeszcze nie sprawdzałam jak gdyby jak zachowuje się na oczach. Bardzo z fajnego materiału, takiego typowo marynarskiego tutaj wykonana. No i ona jest cała w takich, widzicie, klimatach. Chociaż ja już Wam wspominałam we vlogu, że mi brakuje tutaj jeszcze takiego granatu, takiego habru, kobaltu, właśnie czegoś takiego brakuje mi tutaj w tej palecie, patrząc ogólnie na jej taką oprawę, jak gdyby. To tutaj mamy ten zakup z Sephory. No i dobrnęliśmy do końca. Myślę, że było dość szybko, chociaż to później się okaże, jak wrzucę film do obrabiania, ile on trwał. Cały czas mam problem z wariującym właśnie światłem, także będę już kończyła i będę miała na pewno przez to bardzo sporo cięć, przez to, że te kolory mi tak właśnie wariowały. Także to tyle, dziękuję, że byłyście ze mną, zostawcie po sobie ślad na dole w komentarzu, zostawcie kciuka, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to koniecznie zasubskrybujcie. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, pa pa!